Podczas wakacyjnego okresu w większości placówek szkolnych przeprowadzone są drobne prace remontowe, takie jak na przykład malowanie sal lekcyjnych. Część z tych prac wykonują pracownicy szkół, którzy wspomagani są przez rodziców bardzo mocno angażujących się w życie szkoły. W ramach inwestycji termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej obecnie wykonywana jest termomodernizacja gimnazjum w Witoszowie Dolnym. W placówce wykonane zostaną m.in. takie prace jak wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachu i ścian obiektu wraz z elewacją, jak i usprawnienie instalacji grzewczej. Szacowana wartość inwestycji wyniesie 363 tysiące zł, w tym 50% stanowić będzie dofinansowanie z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Podobne działania prowadzone są w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Przennie. Warto zaznaczyć, że Szkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym będzie dysponowała nową salą do przyrody dzięki wygranej w konkursie organizowanym przez firmę Tauron. Jak zapewniają wykonawcy, wszystkie prace zostaną zakończone do 31 sierpnia bieżącego roku, tak aby uczniowie nowy rok szkolny rozpoczęli w jeszcze bardziej komfortowych warunkach.